Hej, hej, moi drodzy, witajcie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Elior i witam was w Armored Warfare. Tak jest, moi drodzy, otrzymałem kluczyk, otrzymałem dostęp do Armored Warfare, więc mam zamiar pokazać troszeczkę gameplayu również ze swojej strony. I moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się pojazdem Scorpion. Nie jest on wyekspiony. Gdzie tu są upgrade'y? Tu są upgrade'y. Jak widzicie, nie jest on zrobiony jakoś super. Jedyne co obadałem, tylko pociski High Explosives 76 mm, które tam są troszeczkę lepsze od tych, które mam aktualnie, więc chyba nawet nie mam ich zamontowanych. 76 hesze, jak to wygląda? Tak, nie mam ich zamontowanych, więc, chociaż nie, mam, dobra, mam je założone, więc założymy ich sobie w sumie więcej. Jeszcze 16 sobie dokupimy. I dobra, i co? Klikamy sobie bitewkę i jedziemy, jeśli tylko znajdzie nam w miarę szybko rundę. Moi drodzy, gra jest w fazie zamkniętych beta testów chyba. W każdym razie nie jest to jakby koniec, tak, prac nad nią, więc wszystko co zobaczycie w trakcie rozgrywki może ulec zmianie. To nie jest ostateczny produkt, nie jest to produkt finalny, cały czas prace nad tą grą trwają, więc tak jak mówię, to co w niej zobaczycie, to niekoniecznie jest projekt finalny i to może wyglądać zupełnie inaczej. Ja gram na ustawieniach medium i ekran rozdzielczości 1440x900 ze względu na moją kartę graficzną, która już lata świetności ma dawno za sobą, ale mimo wszystko utrzymuje się około 30 fpsów. Aczkolwiek ostatnio widziałem filmik u Hallaka, który twierdzi, że nawet u niego na jego potworze na grafice GeForce 970 gra nie działa tak jak powinna, więc jest tu pewien problem, najprawdopodobniej z optymalizacją. Okej, widzę, że runda już się zaczęła beze mnie, więc pocinamy naszym skorpionem. Dobra, jak my tu mamy? Ja nie gram długo w tą grę, więc jakoś szczególnie nie mam tutaj jakichś szczególnych umiejętności. Gra jest bardzo, bardzo podobna, praktycznie taka sama jak World of Tanks. Także jeśli ktoś grał, to powinien się odnaleźć. Co my tu mamy? Na razie nie mamy nic. Yo, shit. Gościu chce, żebym ja mu w tyłek wjechał, czy jak? Dobra. Tam już mamy Swingfire'a. Spróbujemy podjechać może nieco bliżej. Ogarnąć sobie temacik. Gra wygląda całkiem nieźle, muszę wam powiedzieć. Mimo wszystko. O kurde. Dobra, zgarnąłem to na gąskę. Także jest całkiem przyjemnie. Tu jest T64, czwartego tieru, ludzie, mam drugi tier. Czy ja tu sobie nie poradzę? Ja tu nie mam szans. Tu jest jakiś skorpion. Więc może... O, dostał. O, dostałem w gąsienic. A, zebrałem to na gąskę wszystko. Dobra. Designated target. O kurde, jestem namierzony przez rakietę. A, tutaj z góry. Kolega do mnie ładuje chyba. Wow. Jest szansa na fraga, ale mogę ja zostać również fragiem. O. 53. Czy ja tu zostałem sam? Tak, wygląda na to, że zostałem tu sam. Jakaś rakieta znowu we mnie leciała. Ja tu jeszcze kolega widzę. Na mapie nikt mnie nie objeżdża. Jak tu wygląda sytuacja? Shit. Tu we mnie ewidentnie łoją.
ewidentnie próbują mnie zniszczyć. Tu jest T-62, który tak fajnie sobie boczkiem stoi. Dobra, jest jakieś tam trafienie. To są oczywiście pociski HE-ki. No. Ten T-62 tutaj obrócił się na mnie. Ale chyba stracił na mnie zainteresowanie, tak jest. No niestety, tymi hajkami bez przebicia za dużo się nie zrobi. Ja tu też jestem w takiej sytuacji dość niefajnej. Stoję, kurde, między kilkoma pojazdami. I jak tylko ten T-62 stwierdzi, że on ma mnie już tutaj dosyć, to on tu po mnie przyjedzie i ma mnie na hita. Dobra, on wystrzelił. Więc jeszcze 60. Delikatnie będziemy go tutaj podbijać. Aczkolwiek szału nie zrobimy, dopóki go nie przebijemy. A na przebicie go nie mamy za bardzo szans. I kolega chyba właśnie po mnie wyjeżdża. Nie, nie wyjeżdża po mnie. Jak on celuje? Celuje tam i celuje tu. Na zmianę patrzy w jedną, to w drugą stronę. Mnie by się przydało tutaj jakieś wsparcie w postaci jakichś innych czołgów, jak to wygląda. No, tu jest M60 i to jest wszystko, na co ja mogę tu liczyć. No. Cały czas mnie tu rakietami próbują obtrącać. Nie wychodzi im to. T-64. O, tu widzę, nasz M60 ruszył. Więc wyjedźmy również. No, on tu strzelił. Aj, za wysoko. Za wysoko poleciał ten pocisk ze Skorpiona. Aj, nie zdążyłem strzelić już tego do tego T-64. No dobra, moi drodzy, tak by wyglądał pierwszy materiał z Armored Warfare. Tu mamy Leoparda pierwszego. Też ładnie wygląda. Ale dobra, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie ocenić materiał i do usłyszenia następnym razem.